Dzień dobry, witam Was w drugi poniedziałek, czyli ósmy dzień naszego challenge'u. Poniedziałek, początek tygodnia, czyli prawdopodobnie albo byłeś dziś w pracy, albo będziesz do niej szedł lub szła, albo siedzisz już w domu. No właśnie, czy błędne będzie założenie, jeśli pomyślę, że właśnie wyglądasz tak? Albo niestety w ten sposób. No, ewentualnie jest to taka pozycja. Naprawdę sobie to robisz? No dobra, ale nie od dziś wiemy, że garbienie się jest złe. Nie od dziś wiemy, że przesiadywanie wieloma godzinami jest złe. Jest złe dla naszego ciała, dla naszego układu krążenia, dla naszego organizmu, dla naszego kręgosłupa. No więc co z tym zrobić? Nie siedzieć, po prostu nie siedź. Niestety dzisiejsze czasy nie pozwalają nam na spełnienie tej złotej rady. W takim wypadku proponuję na koniec dnia lub w trakcie pracy, chociaż to może nie być najprostsze, wykonać te ćwiczenia. Czy oglądając to nadal tak siedzisz? Thank you.
starajcie się pilnować cały czas głowy i ustawienia miednicy w sposób neutralny. To, czego Was uczyłam tydzień temu, nie idzie w las. Korzystamy z tej wiedzy. Macie czuć duże ciągnięcie w klatce piersiowej, tutaj mniej więcej w tym odcinku, oraz powinniście czuć duże ciągnięcie w biodrach, kwestie zgięcia bioder z przodu, przywodziciele, tutaj zginacze, które są cały czas aktywne podczas siedzenia, oraz mięśnie pośladkowe, w środku głęboko, albo może i te bardziej z wierzchu. No, to otwieramy się na nowy tydzień. Pa!